Czy pieniądze motywują? Czy pieniądze motywują siły sprzedaży, czyli handlowców i sprzedawców? Czy pieniądze generalnie mają moc motywowania? O tym w dzisiejszym odcinku vloga, ale to po czołóweczce za chwilę wracamy. Mam ochotę powiedzieć, że pieniądze motywują. I za chwileczkę szybko dodać, oczywiście tylko tych, którzy są zmotywowani, gdyż pieniądze tych, którzy są zdemotywowani, a raczej nie motywują. Z jednego prostego powodu, pieniądze otóż nie mają siły motywować. Dlaczego? Bo motywuje sens. Polecam każdemu z Was książkę profesora Frankla, Viktor Frankl, książka W poszukiwaniu sensu. Książka składa się z dwóch części. Pierwsza część, kiedy Viktor Frankl opisuje swoje wspomnienia z pobytu w obozie koncentracyjnym. Dobra część, bo ona właściwie ilustruje to, o czym Viktor Frankl mówi w drugiej części. Zaś w tej właśnie drugiej mówi o tym, że tylko sens i nadanie sensu temu, co robimy, będzie miało moc przetrwania dla człowieka. My to nazwiemy siłą motywującą, siłą napędową, żeby człowiek mógł przetrwać i to przetrwać w pewnego rodzaju dobrobycie, benessere mówią Włosi, czyli w takim dobrostanie, byśmy mogli powiedzieć, no to potrzebuje sensu. Stąd Viktor Frankl jest twórcą metody psychoterapeutycznej zwanej logoterapią. Logos właśnie od słowo, bądź też głębiej sens, sensoterapią, gdzie ludziom, którzy są w cierpieniu, którzy są przeżywają jakieś trudne sytuacje i trudne chwile, pomaga poprzez to, że odnajduje razem z nimi, czy oni przy nim odnajdują sens tego, co się aktualnie w ich życiu dzieje, sens. Nawiązując do tego, stworzyłem taki program, w którym odkrywamy swój wewnętrzny motyw. Ja bardziej słowotwórczo niż sensownie, w sensie nadając sens, głupio zabrzmiało, niesensownie, czy sensownie mam nadzieję również, ale bazując na etymologii słowa motywacja, gdzie posługuję się tutaj językiem włoskim, bardzo bliskim łaciny, mówię o tym, że motywacja po włosku to motivazione, współczesna łacina, źródło słów, wielu słów, które są w wielu językach, motivazione. Jeżeli ktoś zna dobrze włoski, to widzi, że motivazione to tak naprawdę dwa słowa, dwa rzeczowniki, motiv, motivo, to powód, sens właśnie, przyczyna. I drugi to azione, czyli akcja, no tego kami w języku polskim trochę brakuje, stąd do źródłosłowia się odnoszę. Źródła w słowie się po prostu odnoszę. No i więc motivo. Widzicie, my w motywacji koncentrujemy się bardzo często na akcji, na tym, co robić, jak układać cele, jak te cele powinny wyglądać, w jakim kierunku te cele powinny iść i zmierzać. Natomiast zdaje się, że kluczowym będzie w tym, kiedy ja chcę być zmotywowany, chcę wychodzić z demotywacji, jak mówi mój kolega Mateusz Mrozowski-Siewca, będzie kluczowe, żeby odnajdywać właściwie sens tego, dla którego ja mam coś robić, do czego mam być zmotywowany, czyli powód, przyczynę. I idę głębiej, mówię, że ten powód, przyczyna czy sens nie może być w czymś na zewnątrz, bo to na zewnątrz ma ewentualnie siłę wspierania tego, co ja odkryłem. Natomiast motyw, sens, przyczyna musi być gdzieś w środku, wewnętrzna, bo to ja w środku mam czuć chęć do działania, czy mam odczuwać, doświadczać, lepsze słowo, chęci do działania. Motivo, przyczyna, powód. Jaki jest twój powód? Zobacz, jeżeli ty pracujesz dla kasy, to ciągle będziesz króliczkiem, który goni za kasą, ciągle tej kasy będzie za mało. Dlaczego? Bo dużo bardziej kluczowe będzie odpowiedzieć sobie na pytanie, a po co, albo dlaczego ta kasa, jaki jest sens tej kasy, sens tego, dlaczego ja pracuję. Jeśli odnajdę sens, przypominam w sobie sens wewnętrzny, motyw wewnętrzny tego, co ja robię
nie wiem, bo ja siebie realizuję, bo pomagam ludziom, bo jestem człowiekiem, który lubi, jak twarze ludzi klikają, taki sens ja odkrywam tego, co robię na salach szkoleniowych. Wiecie, ja to uwielbiam patrzeć na twarze ludzi. Uwielbiam widzieć, kiedy te twarze płoną, kiedy te twarze zaczynają rozumieć, siebie bardziej kochać, nie? Kiedy bardziej siebie przytulają te twarze, klikają właśnie to słowo, które ostatnio mi wchodzi do głowy. Ja czuję naprawdę wielki power, wielkie szczęście, że ja mogę iść dalej. I co się okazuje? Mam coraz więcej klientów, mam coraz więcej kalendarza pełnego, jestem coraz bardziej zajęty. A generalnie nie wiem, ile mam kasy na koncie, znaczy żona wie, nie? Ja generalnie, mnie to tak słabo, nawet nie umiem tam wchodzić, ale to dlatego, że kasa jest. Ja nie mówię, że ona jest zła, niedobra czy cokolwiek. Ja mówię, że ona ma taki wtórny charakter. Wiecie, jak żona mi powie, mamy na koncie tyle i tyle, to mnie też jakoś tam motywuje, spina. Jakoś tak fajnie widać efekt tej pracy, ale kasa jako efekt, a nie jako przyczyna czy sens, dla której to, co robię. Poczytajcie sobie o Walterze Michumie i jego doświadczeniach z eksperyment Marshmallow, sobie wpiszcie. Jak dzieci, które nie zjadały drugiej pianki w eksperymencie tylko i wyłącznie dlatego, że nie to, że chciały dostać drugą, bo taką im w nagrodę Walter Mitchum proponował, ale dlatego, że na przykład chciały zobaczyć, czy są silniejsze, mocniejsze. Tamte dzieci, które odnajdywały sens w sobie, były dużo skuteczniejsze w działaniu. Jeżeli byście tylko chcieli coś więcej o tym sensie usłyszeć i dotrwaliście do tego momentu mojego vloga, napiszcie w komentarzu cokolwiek. Znaczy nie piszcie cokolwiek, tylko napiszcie jakieś tam słowa, które chcecie napisać, które będą wskazywały na to, że chcecie ode mnie dostać książkę. Wyślę każdemu z was moją książkę Motivazione jako e-book. Wyślę wam ją i tam pokazuję 4 takie kroki, konkretne kroki do tego, żeby odkryć swój motyw wewnętrzny. Więc lubimy pieniądze, lubimy stanowiska, lubimy awanse, lubimy to wszystko i to jest fajne, że my to lubimy. Lubimy pojechać na wakacje się jedzie za pieniądze, lubimy, jak nasze dzieci mają na angielski jest za pieniądze. Wszystko to prawda. Natomiast nie gońmy za pieniądze, gońmy za sensem, a pieniądze przyjdą do nas jako efekt. Bardzo wam dziękuję, że ze mną jesteście. Trzymajcie się serdecznie.